Nowa era na filmikach o gitarach. Proszę Państwa, zakupiłem Shure SM57. Shure SM57 jest bohaterem naszego 179 filmiku. Shure SM57, Szanowni Państwo, to klasyczny mikrofon do nagrywania wzmacniaczy gitarowych, wykorzystywany przez wszystkich. Słychać go na pewno na większości nagrań, jakie znacie, i gitary generalnie nagrywane nim to jest klasyka i to jest po prostu standard, tak? I postanowiłem, że teraz próbki na filmikach o gitarach też będą nagrywane właśnie w takim standardzie. I tak jak do tej pory mieliśmy wszystko nagrane przy pomocy mikrofonu Shure Beta 58, który jest raczej mikrofonem wokalowym, tak ten jest typowo instrumentalny, znany z tego, że jest zajebisty do werbla i znany z tego, że jest zajebisty właśnie do gitary elektrycznej, szczególnie tej przesterowanej. Słuchajcie, to właśnie tak wygląda, a dzisiaj zajmiemy się w filmiku czymś takim jak close miking, tak? Close miking to jest coś takiego, kiedy się przykłada mikrofon właśnie tego typu, Shure SM57, jakiś tam jeszcze jest Audix ostatni, tak? Nie pamiętam, jak się nazywa, który jest jego konkurencją, proszę bardzo, który przestawia się po prostu bliziutko do głośnika i on zbiera to wszystko z głośnika, to co jest po prostu słyszalne, i to jest to, jak z reguły nagrywa się podstawowa forma nagrywania gitary elektrycznej. Oczywiście w obecnych czasach można bawić się w nagrywania liniowe i w ogóle nie wykorzystywać mikrofonów do nagrań. Są symulacje brzmień z komputera, są symulacje, korzystam w ogóle z takiej książki, są symulacje brzmień z komputera, są symulacje w efektach, w jakichś tam preampach i w takich różnych tego typu sytuacjach. Zdradzę Wam na przykład, że taka ekipa nagrana, gitary są nagrane bez mikrofonów i bez wzmacniaczy, wszystko leci. Ja sobie tutaj nagrywałem w domu na pluginach, ale wysłałem linię do miksu i brzmienia generalnie są wybrane w studiu przez Jacka Strzelczyka ze studia Alone, i tam on wykorzystał Eleven Racka, taki jeden z takich najpoważniejszych teraz obok Fractala systemów do proszę Państwa, na nagrywania gitary. Tutaj już na przykład prosta sytuacja w postaci takie jakieś tam amplitudy, tak, czy czegoś takiego, nie wiem jak, który to jest z tych programów, ale nawet już tutaj można sobie zobaczyć, że mamy tutaj symulację mikrofonu, nawet jest podobny do SM57, jeden z nich, i generalnie możemy też sobie ten mikrofon tutaj przesuwać, możemy się bawić różnymi jego ustawieniami, i to generalnie dzisiaj będzie tematem naszego filmiku. Bo po prostu zaraz postawię kamerę na mikrofon i będziemy bawić się tym mikrofonem, przesuwać go z miejsca na miejsce, od środka do zewnątrz, do wewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, o co generalnie w tym wszystkim chodzi? No proszę bardzo, tutaj mamy mikrofon, tutaj akurat jest to center of axis, czyli chodzi o to, że tutaj zbiera dźwięk z tego miejsca. No my generalnie zaczniemy sobie, pobawimy się w różnych ustawieniach i będziemy za chwileczkę sprawdzać, o co w tym wszystkim biega. Jak mówię, no można wykorzystać teraz sygnały liniowe i wykorzystać jakieś tam właśnie programy tego typu lub jakieś rakowe sytuacje w postaci na przykład Eleven Racka. I z tego pojechać całkiem dobrym brzmieniem. Jak mówię, płyta NTK ekipa jest nagrana bez mikrofonu, ale teraz stwierdziłem jednak, że wracam do całkowicie analogowych rozwiązań. Kupiłem analogowy mikserek, ma jakąś, poszukam jeszcze sobie w tym roku jakiegoś preampu lampowego, a myślę, że Shure SM57 pomoże nam tutaj w tym, żeby te próbki brzmiały lepiej i żeby po prostu wszystko, co na filmikach o gitarach znacie, rozwijało się tylko na lepsze, tak? I żeby po prostu, no, żeby to wszystko szło ku temu, że jest najbardziej profesjonalnie. Być może kiedyś nawet będę miał własne pomieszczenie i nie będę już tego robił w pokoju. No, chciałem do takiego czegoś dojść. Jak widzicie, ustawiamy to około 10 cm od głośnika i po prostu bawimy się tutaj różnymi kątami i różnymi miejscami ustawienia. To właśnie zaraz będziemy robić i to jest tematem tego filmiku. Zapraszam, no ja ustawiam teraz kamerkę, a wy słuchajcie no tego, co zostało nagrane. Pozdro.
Postanowiłem użyć tylko i wyłącznie przez test Joy US Dream, czyli jest czysty kanał z Marshalla i po prostu tutaj ukręcę sobie jakieś zaraz brzmionko i to będzie to co słyszycie. Przez taki mikserek na razie działamy generalnie, bo nie pokazywałem wam wcześniej, ale tak tutaj to działa. Akurat sobie zapiszę też, o, ustawienia będę miał, jakby mi zniknęły. Słuchajcie, kombinowałem różnie z tymi ustawieniami tej kamery, żeby to było można tutaj jakoś zobaczyć. Nie wiem, to chyba jest najlepsze. I tak nie widać głośnika. Głośnik jest mniej więcej... Mniej więcej tak. Gdzieś teraz to jak pokażę z środek. Tu jest gdzieś mniej więcej jego środek. Nie będę się bawił też w żadne mówienie wam pod jakim to jest kątem ani coś takiego. Po prostu sam sobie też szukam tego, gdzie mi to najlepiej zagra i gdzie mi to najfajniej zbierze to co słyszę z pieca. Wszystkie teorie można znaleźć i to w internecie, i to w książkach, chociażby w tych, które przeglądałem, czy w tysiącach różnych innych publikacji, które na pewno na ten temat są i na pewno łatwo je odnaleźć, tak jak powiedziałem, szczególnie w internecie. Ale tutaj po prostu jest to tak trochę praktycznie, żeby usłyszeć na bieżąco, co się zmienia, co nam to daje, czy rzeczywiście, tak jak jest to w teorii, więcej góry jest samego środka głośnika. Najlepiej on brzmi tak pod kątem, jakoś tam ustawiony do tej membrany, która jest pod kątem, czy po prostu jest to tak, że w ogóle każdy rodzaj brzmienia trzeba odnaleźć w zupełnie innym ustawieniem. No ja myślę, że czynników takich wpływających na to, że naprawdę kopię tę dupę, to jest tysiące. Prawdziwi tacy realizatorzy studyjni, producenci, to powiedzą wam nawet, że jak zostawicie mikrofony rozstawione i przyjdziecie następnego dnia nawet bez ruszania hebli, to wszystko i tak będzie inaczej grało, bo jest na przykład inne ciśnienie powietrza, no więc to już są tacy maniacy i to tacy maniacy nagrywają na przykład Metallicę, podejrzewam, i zespoły tego pokroju. Natomiast no, dla nas maluszkich pozostało tutaj kupienie sobie ewentualnie mikrofonu i bawienie się w domu. Jak mówię, no jest to przepuszczone przez na razie tylko i wyłącznie przez ten mikserek, bezpośrednio w kamerkę i słuchajcie, no co, jedziemy z koksem. Gitarka to Gibson 120 Anniversary SG, ten mój złoty, z jednym pick-upem, to jest tamten Jackson J90C i nie wiem, czy chyba na razie jest włączony, booster, a zaraz powiem wam, kiedy będzie włączony booster. Na razie jest włączony booster, a jeśli go na przykład sobie tam wyłączę i zmienię brzmienie, to ten booster nie będzie włączony. Zapraszam do części odsłuchowej, sorry za te wszystkie różne takie powklejane krzywe gadki. We'll be right back.
wyłączę, żeby trochę się zmniejszył gain. Troszeczkę mniejszy gain. We'll be right back.
przez chwilę, znaczy jednym tak palcem, nie używałem kostki przez moment, a teraz gram tą nieostrą częścią kostki. Płytach, czy jest to Acepirun DC, czy jest to Metallica, czy Megadeth, czy cokolwiek innego typu, nie wiem, Cannibal Corpse, to wszystko to w jakiś tam sposób jest nagrane i jeśli nie są to jakieś tam nowoczesne sytuacje cyfrowe symulujące brzmienia wzmacniaczy, jeśli nie i wzmacniaczy nagranych mikrofonami, czy nagłośnionych i takich, jakie słychać, czy jest to jakaś tam analogowa wersja Sansamp gdzieś tam używana, czy najpopularniejsza, czyli to, co słychać tutaj, czyli SM57 lub jakikolwiek inny mikrofon. My nagrywaliśmy na przykład też studio w Radiu Łódź na pojemnościówkach, na jakichś tam starych Neumannach z takimi preampami i w ogóle stare Fendery. Różne są możliwości. SM57 jest po prostu klasykiem i takim po prostu klasykiem. To, co słyszycie w większości nagrań, to gdzieś tam jest na pewno SM57. To już jest mikrofon jakby w kanonie mikrofonów.
mamy okazję się, jak mówię, pobawić tutaj różnymi takimi sytuacjami brzmieniowymi i jak słyszycie, no te brzmienia się trochę jednak zmieniają, trochę się różnią i ustawienie mikrofonu to ważna sprawa. Ja na bieżąco go ustawiam teraz razem z wami, czyli wygląda to w ten sposób. Sam sobie obejrzę filmik i zobaczę, które brzmienie jest po prostu... które brzmienie po prostu rozpierdala, nie? I jak to ustawić mniej więcej, gdzie mniej więcej było najlepiej, sobie poszukam już takiego ustawienia, żeby zawsze ten mikrofon stał tak samo i żeby już teraz próbki były nagrywane tą SM57, bo naprawdę daje to kopa i naprawdę podejrzewam, że jest to rewelacyjny sound, mimo że jeszcze go nie słyszałem nagranego, to wiem, że już będzie dobry. Katastrofa nastąpiła. Człowiek ma tylko dwie lewe ręce. We'll be right back.
teraz zachodzi pytanie, czy łatwiej to dobrze ustawić, czy łatwiej jest się po prostu dobrze z tym wszystkim pomylić. Yeah.